Cześć moi drodzy, witam słuchaczy i w tym przypadku widzów kanału Spotkania z Przyrodą. Chciałbym się wam pokazać ciąg dalszy historii jeleni znad Leśnego Bebrzyska, ale przy okazji mogę też powiedzieć kilka słów szerzej o tej okolicy. Otóż jest to las niedaleko wsi, w której pomieszkujemy, którą odwiedzamy, a mamy nadzieję, że być może już na koniec tego roku zamieszkamy tam na stałe, przeniesiemy się. Są łąki, płynie rzeka i jest też las z takim właśnie niewielkim fragmentem lasu, który wygląda jeszcze w miarę naturalnie. Nie jest po prostu plantacją sosny, tylko jest jeszcze takim w miarę fajnym lasem. No i od jakiegoś czasu ten las sobie troszkę podglądamy. W tym sezonie, całkiem niedawno, półtora miesiąca temu, założyłem tam fotopułapkę przy jednym z kilku takich niedużych babrzysk. No teraz tej wody jest zdecydowanie mniej. Jeszcze wcześniej było to naprawdę małe jeziorko, mała sadzawka. Teraz to została w zasadzie kałuża i trochę błota. No i zaglądają tam sarny, zaglądają tam lisy. Przylatuje cała rodzina jastrzębi, bodajże dwa dorosłe ptaki, aż cztery młode. Zresztą widzieliście to na jednym z poprzednich filmów. Tak jak widzieliście pierwszą taką krótką zajawkę z jeleniami. A dzisiaj zamieszkam troszeczkę dłuższy film z jeleniami i nie dodaję muzyki. Chcę, żebyście słyszeli, no właśnie, te efekty specjalne z tegoż jeleniowego spa. Zabiegi higieniczne, taplanie, obklejanie się błotem, komary, kleszcze, trochę też dla ochłody zapewne. Bardzo możliwe, że też kwestia jakiegoś przenoszenia zapachów. Tutaj w tym mocnym nie jestem, ale możecie sobie poobserwować te zwierzęta. To były młode byki, łanie, a tutaj mamy trochę starszego byka. Widać po jego sylwetce, po większej masie. No to, że przyszedł też sam wieczorem, a tutaj widać, że jest masywniejszy, zresztą jego poroże też widać, że trochę większe. Jeszcze wszystkie te poroże pokryte stypułem. No będziemy je obserwować, będziemy podglądać rozwój sytuacji, to co się będzie tutaj w tym fragmencie lasu działo. Cały czas ptasia drobnica, naprawdę uwijają się te ptaki, tych nagrań jest bardzo dużo, tutaj pułapka przez kilka dni rejestruje setki krótkich klipów. Na dzisiaj tyle. Tyle z jeleniami. Zapraszam was do zaglądania na mój kanał, do słuchania podcastu. Wszystko znajdziecie na stronie michalstanecki.com. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.